Cześć, w dzisiejszym filmie z anatomii palpacyjnej zajmiemy się palpacją dłoni oraz nadgarstka. Wyczujemy sobie wszystkie kości oraz najważniejsze miejsca, jeśli chodzi o przebieg struktur nerwowych czy naczyniowych. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o elementy kostne, przy nadgarstku będziemy mogli wypalpować dwie kości przedramienia. Kość promieniową, kość łokciową. I tutaj bardzo łatwo można znaleźć te kostne elementy, końce dalsze oraz po obydwu stronach możemy wyszukać wyrostki rylcowate. Przechodząc dalej do kości nadgarstka. Nadgarstek zbudowany jest z 8 kości, które tworzą dwa rzędy, bliższy oraz dalszy. Jeśli chodzi o rząd bliższy, to rozpoczynał się będzie on tutaj kością łódeczkowatą. Następna to będzie kość księżycowata, kolejna bocznie będzie to kość trójgraniasta i jeszcze kość grochowata, którą tutaj bardziej od zewnętrznej strony możemy wyczuć. Przechodząc do drugiego rzędu, od strony tutaj promieniowej znajdziemy kość czworoboczną większą. Kolejna to będzie kość czworoboczna większa. Kolejna główkowata. I ostatnia to kość haczykowata. Jeśli chodzi o rząd dalszy kości nadgarstka, będą one łączyły się z odpowiednimi kośćmi śródręcza. Kość czworoboczna większa będzie łączyła nam się z pierwszą kością śródręcza. Czworoboczna mniejsza z kością drugą, kość główkowata z kością trzecią. Jeśli chodzi o kość haczykowatą, ona łączy się zarówno z czwartą, jak i piątą kością śródręcza. Dobra, możemy to uciąć i lecę dalej, żeby się nie wywalić. Kości śródręcza możemy palpować sobie tutaj zarówno po stronie dłoniowej, jak i grzbietowej. Są one bardzo wyraźnie wyczuwalne. I tutaj zawsze warto sprawdzić, czy pomiędzy wszystkimi kośćmi jest po prostu odpowiednia przestrzeń, odpowiednia ruchomość. W przypadku naszej pacjentki między drugą a trzecią kością tego ruchu jest troszkę za mało, więc możemy po prostu obydwie te kości od razu chwycić i troszkę pomobilizować, aby porozciągać struktury, głównie więzadłowe, które się pomiędzy nimi znajdują. Jeśli chodzi o same palce, palce od drugiego do czwartego będą składały się z trzech paliczków, z bliższego, środkowego i dalszego. Kciuk zbudowany jest tylko z dwóch i pomiędzy każdym z nich też znajdujemy powierzchnie stawowe. Tutaj również warto zawsze zwrócić uwagę, czy wszystkie stawy są po prostu mobilne. Jeśli chodzi jeszcze o ścięgna na samej dłoni, to te, które jesteśmy w stanie tutaj w bardzo łatwy sposób sobie uwidocznić, są to ścięgna prostownika palców. Prosimy pacjentkę o to, żeby poruszała palcami. No to jakby zarówno jest to widoczne, jak i bardzo łatwo wyczuwalne będą ścięgna tego mięśnia. Jeśli chodzi o tabakierkę anatomiczną, jest to struktura, która znajduje się w tej okolicy. Aby ją uwidocznić, musimy poprosić pacjentkę o wyprost kciuka. Ok. Jest ona widoczna. I teraz jeśli chodzi o ograniczenia. Od strony zewnętrznej będzie to ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka. Od strony przyśrodkowej natomiast będzie to ścięgno mięśnia odwodziciela długiego kciuka oraz leżącego pod nim prostownika krótkiego kciuka. Natomiast raczej ten prostownik będzie ciężko wyczuwalny, chociaż tu w przypadku naszej pacjentki jesteśmy w stanie te dwa ścięgna od siebie oddzielić. Natomiast w większości wypadków raczej traktujemy to jako jedną całość. Dno tabakierki tworzyła będzie nam kość łódeczkowata i warto tutaj też zaznaczyć, że w tabakierce anatomicznej jesteśmy w stanie wyczuć tętnicę promieniową. Jeśli chodzi o cały kłąb kciuka, to tworzyć go będą mięśnie odwodziciel kciuka, przeciwstawiacz kciuka, zginacz krótki kciuka oraz przywodziciel kciuka. Natomiast na nasze potrzeby będziemy traktować to wszystko jako jedną funkcjonalną całość. I tutaj raczej staramy się znaleźć miejsce na przestrzeni całego kłębu, które będzie po prostu najsztywniejsze, najbardziej tkliwe, albo po prostu będzie zdecydowanie różniło się swoją konsystencją tkanki
od pozostałych i to w tym miejscu warto zawsze poddać terapii. Dobra. Jeśli chodzi o kłębik palca małego znajdujący się po tej stronie, to tutaj będziemy znajdowali mięsień dłoniowy krótki, mięsień odwodziciel palca małego, zginacz krótki palca małego oraz przeciwstawiacz palca małego. I tutaj podobnie, traktujemy to jako jedną całość i cała ta okolica po prostu ma być jednakowej konsystencji, jednakowego napięcia. Jeśli chodzi o kłąpi kłębik, to będą one połączone strukturami powięziowymi i to będzie dla nas bardzo istotna struktura, ponieważ pod spodem przebiegać będzie nam nerw pośrodkowy i cała ta okolica będzie naprawdę bardzo istotna, jeśli chodzi o terapię zespołu cieśni nadgarstka. Także tutaj w podobny sposób, tylko w poprzek, sprawdzamy sobie elastyczność i przesuwalność tej tkanki. Możemy też chwycić tutaj za kości nadgarstka i starać się tą strukturę po prostu porozciągać i uelastycznić. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że znaleźliście tam przydatne informacje, które ułatwią Wam poruszanie się po tym obszarze. Cześć!